Interesującym zjawiskiem na rynku pożyczkowym w ostatnich latach jest ekspansja firm pożyczkowych, czyli firm, które nie są bankami. Pożyczki przez nie udzielane wykazują wysoką dynamikę. One się koncentrują, te firmy pożyczkowe, na kredytach na drobne kwoty, na takich pożyczkach do pierwszego. My ten sektor definiujemy jako kredyty do 4000 zł i na tym rynku firmy pożyczkowe mają udział prawdopodobnie zbliżony do banków. W wymiarze zadłużenia to nie jest wiele, dlatego że tym firmom pożyczkowym, jak oceniamy, ludzie są winni około 3 miliardów złotych, to jest 2–3% zadłużenia gospodarstw domowych w kredytach konsumpcyjnych w bankach. Natomiast w tym segmencie do 4000 zł one mają bardzo wysoki udział. Banki jednak koncentrują się bardziej na klientach sobie znanych, natomiast klienci, którzy szukają pierwszej pożyczki i nie mają rachunku w banku, zwracają się do firm pożyczkowych. Zresztą to są dwie grupy ludzi prawdopodobnie. Jedni to są młodzi, bardzo młodzi ludzie, którzy swoje kontakty z bankami i z sektorem finansowym rozpoczynają od firm pożyczkowych. Drugą grupą to są osoby już zadłużone w bankach, którym banki nie chcą udzielać pożyczek, bo po prostu uważają, że tak wysoko zadłużeni ludzie nie powinni dostać kredytu. Oczywiście te pożyczki są ryzykowne, więc w związku z tym te pożyczki w firmach pożyczkowych generalnie rzecz biorąc są droższe jak w bankach.